nie chcę dotknąć rzeczy współczesnej, a drażliwej. Koniec z mową nienawiści, znacie to. Zbudujmy taki świat, w którym nie będzie żadnych problemów, a tych złych też nie. Kolejna utopia. Problem jest w tym, że potem będzie ktoś winien. Jezus dał niezwykły sposób. Nie mówił, ale dał przykład. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiecie, z jakiej to chwili? Kiedy go przybijali do krzyża. Alessandro Pronsato w jednym z rozważań powiedział: nie można zrobić niczego pożytecznego dla innych, jeśli się nie wstąpi do banku poświęcenia i nie zapłaci się stosownej ceny. Zróbmy tak, żeby ten świat był inny, ale tak bardzo realnie, dając coś siebie. Wiecie, jak to się nazywa? Miłością. I nie tą z brzmienia i pustych słów, ale tą z życia.